Wydaje Wam się, że ogrzewanie podłogowe jest ciężkie i nie da się go zainstalować w istniejących już budynkach. Idę o zakład, że tak myślicie, bo nadmiernie obciążymy konstrukcję stropów, ogranicza nas wysokość zabudowy podłogi. Poświęćcie mi 2,5 minuty, a przekonam Was, że nie macie racji. Zobaczcie, jak zamontować Profi System Renovation. Jesteście fachowcami, więc z pewnością o tym, jak przygotować pomieszczenie, dobrać narzędzia czy zaprojektować pracę, nie muszę Wam mówić. Któż miałby to wiedzieć, jak nie Wy? Taśma brzegowa na miejscu. Zapewne myślicie, że to koniec zabawy i teraz będzie już tylko pod górkę. A właśnie, że nie. Zaczynamy montaż ogrzewania podłogowego. Z Profi System Renovation to banalnie proste. System ten zwany jest weekendowym, bo zaczynając montaż w piątek po południu, w poniedziałek ogrzewacie nim cały dom. Najpierw jako elementy podłogi pływającej układamy profilowane panele gipsowo-włóknowe. W razie potrzeby możemy je również trwale przykleić do podłoża. Ich całkowita wysokość to zaledwie 18 mm, to mniej niż 20-groszówka. Do klejenia możemy użyć zapraw klejowych firm Sopro, Mapei lub Atlas. Panele kleimy pełnopowierzchniowo. A teraz czas na rury. Montujemy je, wciskając przewód w specjalnie wyfrezowane kanały w płytach transmisyjnych. Bardzo proste, prawda? Tak. Punkt kolejny, szafka rozdzielaczowa. Takie szafki mogą być nadtynkowe lub podtynkowe, jak nasza. Prócz samego rozdzielacza wyposażonego w zawór odcinający i zawory regulacyjne, w szafce powinny znajdować się belka zasilająca i powrotna, wyposażone w odpowietrzniki i przepływomierze. Naprawdę trudniej o tym opowiedzieć, niż to zainstalować. Gdy rozdzielacz jest już na miejscu, należy go podpiąć do systemu. Wykonujemy podejścia, a następnie montujemy do nich poszczególne pętle i sprawa załatwiona. System ogrzewania podłogowego Profi System Renovation jest praktycznie zainstalowany. Ale zanim go napełnimy, należy przepłukać rurociąg czystą wodą i wykonać próbę ciśnienia. Nie można o tym zapomnieć. Ciepła podłoga, marzenie. Tutaj zaczyna nabierać konkretnych kształtów. Aby tak się stało, pod docelową warstwę podłogi kładziemy podkład z zaprawy klejowej wzmocnionej matą uzbrojoną w siatkę z włókna szklanego. Do paneli gipsowo-włóknowych, które są pod spodem, pasują płytki, dlatego też tutaj je układamy. Jednak nasz system sprawdza się do wszystkich rodzajów podłóg. Z płytek ceramicznych, kamiennych, paneli, parkietu, a nawet wykładzin. To takie proste, by zrobiło się ciepło. A to takie przyjemne. O, to naprawdę takie proste? Prościutkie. Musieliście skończyć w takim momencie?